traktowania człowieka jak człowieka, a nie jak głupie bydle, nie jak małe dziecko, nie jak niewolnika. Otóż ona uważa, że jak chce wejść do klatki z wewnątrz, właściciel wam na to pozwala, mam prawo to zrobić. Obecnie lewica zastąpiła tę zasadę, że cenu nie wieje się krzywda, zasadą państwa opiekuńczego. Co oznacza, że istnieją opiekunowie i jak ja chcę wejść do tej klatki, ten opiekun mnie chwyta za kołnierz i wejść tam nie pozwala. Czyli już nie jestem wolnym człowiekiem. Afer na kamieni i podchodzi chłopczyk, 11-letni, na dole są ludzie, mówi, a zepnę parę kamyczków, może kogoś zabiję. Spycha i zabije. Czy my to dziecko rozstrzeliwujemy? No nie, bo głupie dziecko. Tak? Weźmy taki wóz z takimi jeszcze obręczami, ciężko naładowany. Człowiek wchodzi pod wóz, żeby popręg tam poprawić, a koń pociągnie ten wóz i człowieka zabije. Czy my go wieszamy? No nie, bo głupie bydle. Czy jeżeli pan Andrzej Brewik zamordował na wyspie Witoria 77 osób, to został potraktowany jak wolny człowiek, czy jak małe dziecko, albo głupie bydle? I tu jest w takim razie, że szkoła postanowiła zrobić sobie klasę chłopców i klasę dziewczynek. Podstawowa. To kuratorium natychmiast nakazało, żeby powrócić do edukacji. Tu, proszę Państwa, nastąpiło nieszczęście. Wszyscy chłopcy i wszystkie dziewczynki, wszyscy odmówili powrotu do klasy wewnętrznej. Po prostu. Naturalną jest oczywiście szkoła męska i szkoła żeńska. Likwidacja kary śmierci to cofnięcie nas o 4000 lat. Koedukacja to też cofnięcie nas o 4000 lat. Czyli we Francji jest 10% muzułmanów, to proszę sobie policzyć, jak będzie za kilka lat wygląda Francja. Koniec dyskusji. Przyjdą muzułmanie i zrobią na nich porządek, to chyba, że wcześniej nie tylko nas idzie. Nikt nie podaje, że współpracuje dalej, to jest przecież z Koranem. Mordercą będą ucinali głowy na drugi dzień. Zniknie Unii z preparatem równości, miłości, czy też tam jeszcze, prawda? Wróci jakaś cywilizacja, bo obecnie jest dzieci. Wróci jakaś cywilizacja. Tylko gorsza niż nasza. Nasza była lepsza. Nasza była